kartach historii odnaleźć można wiele wspaniałych osób, które wniosły znaczący wkład w dzieje naszego narodu, a nawet całego świata. Należy jednak wspomnieć, że to, co nas kształtuje, to dom, szkoła czy środowisko. Jednym słowem, codzienność. W tym filmie opowiem o bohaterce takiej codzienności, mojej prababci, Walentynie Łapkowskiej. Walentyna Łapkowska urodziła się 11 marca 1923 roku w Dyneburgu, który w tamtym czasie należał do Republiki Łotewskiej. Była córką Adama Fiodorowicza i Heleny Fiodorowicz z domu Knabit. Miała trójkę synów, Andrzeja, Aleksandra i Jerzego, których wychowała w duchu polskości. Przez 4 lata uczęszczała do polskiej szkoły. Po II wojnie światowej Łotwa stała się jednym z krajów związkowych Związku Radzieckiego. Moja mama była człowiekiem przez całe życie zorientowaną na miłość. A co to znaczy? Jako opowiadała, ciągle przypominała swoje życie od małych lat. Mamusia była najmłodszym dzieckiem w swojej dużej rodzinie. Rodzina liczyła babcia, dziadek mój, to mamy, mamusia i ojciec i 9 dzieci. Ona była dzieckiem najmłodszym. Może z tego powodu wszyscy ją kochali, milowali, gdzieś tam oszczędzali jako małego dziecka, troszczyli się o niej. I ona przez całe życie z tej dużej rodziny wyniosła miłość, szacunek, opieka. Pewnie, że z tego powodu, jako od małych lat widziała taki piękny obraz rodzinny, ona też naśladowała w swoim życiu to samo. Panią Walentynę w zasadzie znałam od zawsze. Od najmniejszych lat, od kiedy pamiętam siebie. Była jednym z najbliższych przyjaciół naszej rodziny, a dla mnie osobiście była ona przeszywaną, jak ja ją zawsze nazywałam i nazywam do tej pory, babcią polsko-łotewską, ponieważ bardzo dużo się zajmowała mną, uczyła mnie języka polskiego, opiekowała się mną w różnych okolicznościach, kiedy na przykład nie mogli mną rodzice się zająć. Okazywała mi ogromne serce. Przyczyniła się w zasadzie do tego po części, kim teraz jestem i co osiągnęłam. Także panią Walentynę po prostu kojarzę od najmniejszych lat, jeszcze kiedy była osobą młodszą, energiczną. Spotykaliśmy się bardzo często. W naszym życiu z rodzicami był taki niemiły fakt, epizod zderzenia z tamtą rzeczywistością, jeszcze za czasów komunizmu z KGB, które zabrało tatę, kiedy miałam 9 lat. Zostałyśmy same w domu. W tamtych latach, no wiadomo, na tym tle politycznym ludzie byli zastraszani, więc kiedy taty zabrakło w domu i znalazł się w więzieniu, po prostu no, mnóstwo ludzi, no nie to, że się odwróciło od nas, po prostu się bali, tak? I tak jakbyśmy zostali tak odizolowani od społeczności. Natomiast właśnie między innymi pani Walentyna była tą jedną nieliczną osobą, która wyciągnęła rękę do nas pomimo tego takiego panującego wtedy zastraszania
ten też taki dłuższy epizod pobytu z nią, z jej mężem, z Pawłem Antonowiczem, jako dziecko w wieku tych 9 lat, tak utkwił mi w pamięci. Mama również musiała w tych okolicznościach wyjechać i ja zostałam właśnie z panią Walentyną sama w ich domu. Poznałam Walentynę Łapkowską, pracując w jednej szkole. To polska, była polska szkoła na Łotwie, rosyjska, 10 średnia szkoła wtedy była. I pracowaliśmy, ale już nie tak długo, bo pani Walentyna wyszła na wcześniejszą emeryturę i można powiedzieć, że my razem pracowaliśmy gdzieś 2-3 lata. І акурат в тих часах już więcej повстав лотевський язик, і вона яко була, ну, мала віці добре з лотевського, на Лотві уродзона, і вона викладала язик лотевський już останні часи в тій школі. Ну, і так працювалися ми разом, ну, а віці ми познались ми з того, що як вона яко так була віддана дуже польськості, ну і як довідялася, що я прийшла до тієї школи до праці, ну, єстем полька, і якось то нас зближило. Ну і то пані Валентина яко віддана була для польськості, правдива була така, ну, тим пшенікнєнтам, то якоби, ну, дуже багато хотіла помоц дітям, які походом з польських родин, але були, язик був задбаний, то вона була, повстала шкулка недільна при школі нашій, і вона дуже матеріалів від своїх ренчня, бо не було ще таких матеріалів, щоб видрукованих для польської школи, то вона дуже, дуже в тим керунку працювала при школі. Już на власне своє така, ну, не хенць, а навіть приємність, то для неї було дуже, дуже, ну, мило то всього повстання. Так що, ну, в таких от стосунках ми ще вінці запознались ми. Наступив рік 90-й. Услышали, что повстает польский промен. Споткала одну из научителек, которая очень меня просила прийти на первую раду научителей. Пришла до дома, затроскана очень. А що ж я працювала цілий час, 30 лет в російській школі, лутевській, ані російській, ані лутевській, мені не потрібно, треба польський, а як мені до нього вернутися? Ну, то дякуючи мужові, що вдома він існював, і на цей день існував, і через пресу, і через газети, і журнали, і часописи, і книжки. Ну і повідомила, що не пойду, я не як діти учаться. Протеж нема ані програми, ані яких вказівок, а з чого розпочинати, як з тими дітьми. Ну, запитано мене, який вік я візьму. Ми з самих наймолодших. Може, з ними найліпше буде, і сама буду вчитися. Ну і коли перше споткання, прийшли діти із бабцями, із родичами. Страх мене так і огорнув, що що ж я теж буду робити. А то, що треба на поважні, треба щось з тими дітьми робити, треба, а вони нічого не вміють. Всі розмовляють по-російську, ані слова, навіть день добрий, і те не можу вимовити. Ну, трудні були початки. Ну, потім якось розпочали від простих віршів.
Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały, z tego. Potem, a jak ciebie kto zapyta, skąd ty taki, kto ty jesteś, może z tego lanu żyta, że z tych ląk pokrytych miodem. I w ich konopnickiej wierszy, a potem jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat. I kiedy przychodziły dzieci na zajęcia, ja recytowałam te wiersze i śpiewałam, a ze mną śpiewali babcie, mamy i wszyscy my w głos płakaliśmy. Taki był początek. Tak to było wszystkim do serca, tym szczególnie starszym, a szczególnie babci, było ich dużo. I one płakały naprawdę, gorzkimi łzami płakały. No, kiedy rozpoczęłam od prostych słów, i Anna, i mama, i tata, no, takich prostych słów pisać, to na tablicy, to w zeszytach, a nawet i na listkach, no, to babci też siedziały i też pisali. І теж тішилися, що щось пам'ятаю. А така літерка, а така літерка. Ну, з літерок розпочалося наше письменництво, наша розмова. Ну, потім діти теж почали читати вірші. Як повстала школа польська Юштака, то доїжджали до школи з Польщі на учительки молоді. То і, направда, пані Валентина опікувалася ними і дуже чого могла відповідати. Помагала в праці, як то повинно виглядати, як то виглядати, з яких родин вони мають діти, як достосовуватися до них, щоб то треба трохи подивитися так, як і мати зі своєї практики. 6 października 2003 року została odznaczona przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Złotym Krzyżem Zasługi, który jest nadawany osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Ojciec był o 9 lat starszy mamusi i jako zakochał się w nią, młoda dziewczyna była niezdolna do niczego, nawet do, powiedzmy, przygotować jakieś najprostsze jedzenie w tym czasie ciężkim, wojennym, to ojciec ciągle jej dopomagał w tym. Zawdzięczając jemu, mamusia stwierdzała, że w życiu dużo, dużo czemu się nauczyła. Nauczyła w sprawach rodzinnych, w sprawach społecznych i później już po urodzeniu, w 43, kończąc 43 roku, urodziła pierwszego syna, mego brata Andrzeja, to później szybciutko musiała szukać pracy i ją znalazła. Znalazła pracę w szkole poza Dyneburgiem, na wsi. To było w Zemgalu. Zemgal to stacja na pograniczu Łotwy i Litwy. I bardzo była ceniona tam przez dyrektora, przez kolegów. Koledzy odzywali się bardzo pięknie do mamusi, jako młoda dziewczynka przyszła z wykształceniem tylko z gimnazjum, a tak umiała dać sobie rady w tej szkole wojskowej. Uczniów bardzo polubili i po kilku latach tam miała pracę. To było bardzo w ten czas ważne, bo po wojnie z pracą było bardzo ciężko. No i w taki sposób mamusia ciągle rozwijała swój, powiemy tak,
позум життєвий. Познала те життя. Сама завжди о тим оповідала. Пінкні образи якісь такі. Прості життєві. І тьонглі оповідала о тим, що яка вона є вдячна ойцю за те, що він так терпливий та наука життєва їй подавав своїми прикладами, своєю допомогою, ви всім допомагав, бо насправді був чоловіком в справах родинних дуже відповідальним. Та відповідальність насправді придалася всім поколінням наступаючим. Валентина Łapkowska дочекала się внучки, 4 внуків, з яких один мешка в Польщі, oraz 2 правнуків і 3 правнучок. Był to człowiek niezwykle rodzinny, który swoim przykładem pokazywał, jak rodzina jest ważna. Nie tylko człowieka wysłuchiwała, ale też bardzo dużo opowiadała o swojej rodzinie, o dzieciach, o wnukach. Ta więź była prawdziwa, ta więź nie była tylko na zdjęciach. I dając taki przykład własną osobą, jaką była matką, jaką była babcią, prababcią, jak pamiętała o wszystkich, nawet o tych dalekich wnukach, prawnukach. To ile miała do powiedzenia, jak mimo tej odległości była na bieżąco, uczestniczyła w ich życiu i co się z nimi działo, to takie pokazanie właśnie własnym przykładem, jak bardzo rodzina jest ważna. To był taki człowiek, że jak ktoś miał problem jakiś życiowy, to zawsze lubił do niej pojechać na tą kawkę, herbatkę i porozmawiać z nią, bo ona zawsze umiała wysłuchać. Ona nie miała do przekazania tylko to, co ona chciała powiedzieć, ale ona była bardzo dobrym słuchaczem, a dzięki temu potrafiła człowieka lepiej zrozumieć. Także myślę, że to nie jest tylko moje zdanie. Była bardzo szanowana jako nauczyciel. Miała bardzo dobre kontakty ze swoimi uczniami z poprzednich lat, którzy naprawdę zawsze o niej pamiętali w Dzień Nauczyciela 1 września. Dawała ludziom takie dobro, mądrość i ogromną nadzieję. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, czy uczyła mnie babcia polskiego. Chyba nigdy nie odrabiała ze mną lekcje z języka polskiego, ale na pewno dzięki niej i tym tradycjom i tym, że się, temu, że się święta spędzało u babci w domu, dotrzymywano te polskie tradycje, czy to Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, przede wszystkim te rodzinne święta. Nigdy nie miałem problemu, nawet nigdy się nie zastanawiałem nad tym, czy skąd to, dlaczego. Było to dla mnie bardzo naturalne, czy ktoś spędza święta inaczej, a jeśli tak, to dlaczego. Także nie wiem, czy można tu mówić o jakimś nauczaniu, w sensie uczeniu. Raczej ta wiedza zawsze była przekazywana, czy jako historia, historia, czy po prostu jako przykład, że się robi tak, że się robi tak, a nie inaczej. O 12 potraw na stole, czy też talerz dla zabłąkanego wędrownika. Było to po prostu częścią normalnego święta i nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że się czegoś takiego trzeba uczyć. Także odpowiedź najprawdopodobniej jest tak. Uczyła mnie polskości. Język, oczywiście rozmawialiśmy po polsku i wyłącznie po polsku. Tak naprawdę zawsze mówiliśmy po polsku.
z babcią. Nigdy nie było to nauka. Mimo, że była nauczycielką, nigdy nie czułem się jak na lekcji. No, byliśmy kontrolowani w szkole i tak dalej. No i tak jakby obawiali się ludzie, żeby małe dzieci uczyć tak jawnie po prostu polskiego, że siadamy, alfabet, sylaby i tutaj czytamy. Więc po prostu modliła się ze mną. Ja jako mała dziewczynka te modlitwy zapamiętywałam na pamięć i później otworzyło się modlitewnik, wzrokowo znalazło się tą modlitwę. Z pamięci, pamiętając słowa, patrzyło się na tekst i w taki sposób nauczyłyśmy się czytać. Była po prostu Polką. Nie wiem, jak inaczej to określić, ale nie mogę sobie przypomnieć, szczerze mówiąc, czy uczyła mnie polskiego, czy to była ona, czy tylko ona, czy nie tylko ona. Na pewno nie, bo z historii rodzinnych, które krążą w rodzinie, które słyszałem, część rzeczy się nie pamięta, rzecz naturalna. A mimo wszystko nie pamiętam, jak się uczyłem polskiego, ale na 100% wiem, że już będąc troszkę bardziej dorosłym, ucząc się w szkole polskiej, coś, czego uczyłem się w szkole, nigdy nie było to dla mnie obce. Ani język jako taki, ponieważ już od 4 lat rozmawiałem w 2 językach. Z ojcem, z babcią po polsku, z resztą otoczenia po rosyjsku. Więc była to dla mnie rzecz bardzo naturalna. Nawet dotychczas nie zawsze zdaję sobie sprawę, że w którym języku mówię. Wystarczy tylko chwila. Zarówno jako język, tak i tradycje, o których czytaliśmy, uczyliśmy się w szkole, było to dla mnie coś bardzo naturalnego, coś co widziałem no, codziennie, czy co najmniej raz do roku, czy to Wigilia, czy Wielkanoc. Dużo takich historycznych faktów, dużo faktów z wojny, to już taki własny przekaz. To była osoba też, która dużo czytała do późnych lat. Do późnych lat tworzyła. Jak już byłam dorosłą osobą, dojrzałym lekarzem, też dostałam od pani Walentyny własnoręcznie, mimo tych już drżących rąk, napisała dla mnie na pamiątkę cały zeszyt wierszy, jej przemyśleń, aforyzmów, różnych cytatów. Także to też taki jeden z najdroższych prezentów i pamiątka, którą zostawiła po sobie. Bycie szczerym i otwartym na dłuższą metę okazuje się, że ma bardzo wielkie znaczenie. Szczególnie, gdy się żyje prawie 100 lat. I jej życie było przykładem właśnie takiej szczerości i otwartości dla ludzi. Najprawdopodobniej, jak mi się wydaje, szczerość była właśnie tym jednym wartości czy cech, która pomogła jej przetrwać bardzo różne okresy. I okres wojenny, i powojenny, i późniejsze transformacje z lat 90. Nie było to łatwe, ale nigdy nie narzekała, mimo wszystko. Nigdy nie narzekała. Kochała to życie, kochała rodzinę i zawsze się modliła. Modlitwa i Bóg, i rodzina, i szczerość. To są chyba te najważniejsze wartości, najbardziej cenne, które właśnie nie tylko ja, na pewno inni członkowie rodziny też wynieśli właśnie od babci. Gdyby nie to, że babcia nauczyła mnie języka polskiego, gdyby nie to, że nauczyła mnie historii i tradycji, trudno byłoby wyobrazić, gdzie bym teraz był i kim bym teraz był i co bym robił. Jak u małego dziecka zasiała u mnie miłość do Polski, kraju, którego wówczas nie znałem, bo pierwszy raz się znalazłem w Polsce dopiero w 91 roku. Natomiast już z opowieści babci wiedziałem, że to jest kraj, gdzie są bardzo ludzie mili, uczciwi,
uprzejmi i oczywiście pobożni i religijni, bo tego też nauczyła mnie babcia. To dzięki babci w wieku 6 lat zostałem ochrzczony po bardzo ciężkiej chorobie. Uważam, że to właśnie ona wymodliła wówczas moje życie i jestem jej bardzo za to wdzięczny. Będąc nauczycielką w szkole, potrafiła niepostrzeganie chodzić do kościoła. Nikt o tym nie wiedział, nikt o tym nawet się nie domyślał, że w swoim sercu, w swojej duszy, w głębi siebie właśnie nosi taki patriotyzm, nosi zamiłowanie do swojej ojczyzny Polski i że w domu rozmawia w języku polskim, a wszystkie święta kościelne zawsze spędza w świątyni, gdzie udawała się po prostu potajemnie, żeby nikt się nie domyślał, bo groziły za tą bardzo dotkliwe sankcje. W każdym swoim zachowaniu babcia była patriotką, tylko niestety to zachowanie mogła ukazać i pokazać w gronie najbliższych, bo były takie czasy. Bardzo często z babcią odbywaliśmy różne wycieczki. Byliśmy w miejscach ważnych i byliśmy w miejscach, gdzie odbywały się tragedie ludności polskiej na Kresach, ludności polskiej w Dyneburgu. Miejsca, które są upamiętnione, miejsca, które są ważne również dla każdego Polaka obecnie mieszkającego na Łotwie. Walentyna Łapkowska zmarła 16 lipca 2020 roku w wieku 97 lat. Została pochowana na cmentarzu katolickim w Dyneburgu. W ostatniej drodze towarzyszyli jej rodzina, przyjaciele, znajomi oraz osoby z różnych środowisk polonijnych, np. ze szkoły czy Związku Polaków na Łotwie.